Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wtorek, 9 kwietnia, 8 rano, a na termometrach mamy już 17 stopni. Szykuje się kolejny upalny dzień, a ja teraz jadę na pole, przywiozę sobie kolejną turę ziemi i będę wysiewała dzisiaj ogórki i wszystkie dyniowate do doniczek po to, aby przyspieszyć sobie kwitnienie, plonowanie i zbiory, żeby to mi się wydłużyło tak troszeczkę w czasie, żebym nie miała wszystkiego hurtem naraz do pracy, żeby mi było troszeczkę lżej. Minęło kilka godzin, jest po południu. Dzień dzisiaj był bardzo upalny, bo w cieniu było 31 stopni i jabłonie zaczęły tutaj raptownie się rozkwitać. W takiej temperaturze wszystko po prostu szaleje, za szybko to się nawet odbywa, bo tak jak w tamtym roku było chłodniej, więc to pokwitało tutaj systematycznie i długo. Rozkwit jabłoni trwał około 2 tygodni do momentu opadnięcia tych płatków, a teraz dosłownie 1 dnia rozchylają się i jak będą takie temperatury jeszcze przez kilka dni, no to to wszystko zakwitnie, przekwitnie i będzie po zawodach. Bez też już tutaj zaczyna kwitnąć. Zapach jest oszałamiający, bo teraz temperatura troszeczkę spadła. No i wydobywają się wszystkie aromaty z tych drzewek. Motyle tutaj też przyciągnięte zapachem, przyciągnięte nektarem, przylatują w hurtowych ilościach. Czmiele, pszczoły, wszelkiego rodzaju zapylacze. No jest pięknie, ale i komary, jakie okropne komary są, tego się nie da nawet opowiedzieć. Aga wzięła się za podlewanie w moich sexy różowych kaloszkach w świnki. Fajne. Masz nowe buty, chciałam powiedzieć. Tak, Agnieszka testuje nowe buty. Komary jęczą tutaj z każdej strony, ptaki śpiewają, jabłonie, wiśnie, śliwy przepięknie pachną i w takiej oto aurze dzisiaj sobie tutaj trochę powysiewam kolejnych nasion. Będę wysiewać ogórki. Na ogórki, jeżeli chodzi o grunt, to jest stanowczo za wcześnie, bo jeszcze przed nami maj, zimne zośki, ogrodniki i to wszystko może zmarznąć. W tamtym roku wysiewałam ogórki końcem kwietnia, ale nakrywałam je agrowłókniną i to przyspieszyło mi zbiór ogórków w stosunku do innych ludzi około 2 tygodnie. Te ogórki pod agrowłókniną ładnie mi wzeszły i później szybciej plonowały. W tym roku no mam na polu mokro. Nie wiem, kiedy na ten ogród wejdę. No po cichutku liczymy, że no niebawem. Ale ogórki chcę wysiać część już do doniczek. Mam tutaj drugą folię i w tej właśnie drugiej folii poustawiam sobie doniczki z ogórkami. Ile mi tylko tutaj wlezie tych doniczek, zmieści się, tyle powysiewam sobie ogórków i one będą tutaj rosły w doniczkach. Później w maju, jak już będę mogła wejść na ogród, jak już te zośki, nie zośki poprzechodzą, wysadzę sobie te ogórki z doniczek. Jak to będę robić, też Wam pokażę, bo tutaj istotne jest bardzo, aby nie naruszyć korzenia ogórek. Pamiętajcie, że nienawidzi przesadzania. Dużo ludzi, którzy zaczynają przygodę z ogrodem, z wysiewami, z ogórkami, popełniają niesamowity błąd. Myślą, że to jest tak jak z innymi rozsadami warzyw. Wysiewają do doniczek i później pikują. Ogórek tego nienawidzi. Niestety z takiego ogórka rzadko kiedy który się przyjmie. On będzie chorował, on będzie słabszy, one nienawidzą. Ale można sobie zrobić rozsadę w doniczkach. I taką rozsadę będę właśnie dzisiaj tutaj już zaczynać robić. I później te ogórki wysadzę sobie na pole, a resztę wysieję w normalnym terminie. To da mi to, że
rozłoży mi się zbiór ogórków. Ogórków wysiewam co roku dużo, bo te ogórki sprzedajemy później. No i jak mam posianych 4-5 rzędów po, załóżmy, 100 metrów i przyjdzie zbiór w jednym terminie, to jest ciężko. Bolą plecy, nie wyrabiamy z obrywaniem tych ogórków. A tak, powiedzmy, ten rząd czy dwa będę miała tutaj wysiane w kubeczkach, no i to mi przyspieszy zbiór o 3 tygodnie, dobre 3 tygodnie. Więc czas, termin zbioru również rozłoży mi się na raty. Te będę zbierać, tamte dopiero będą sobie rosły. Te skończą mi owocowanie, zaczną tamte i będę miała taką systematyczność w pracy. Będzie mi po prostu troszeczkę lżej. Zdecydowanie lżej. Ziemię mam przywiezioną z pola, ogrzaną. No dzisiaj z ogrzaniem nie było żadnego problemu, bo ona momentalnie się ogrzewała. Ona już na polu była ciepła, bo ostatnie dni są tutaj bardzo ciepłe. I nie dodaję do tej ziemi nic. Nie ma takiej potrzeby, bo kto ogląda systematycznie, to wie. To pole, z którego nabieram ziemię, było spoczynkowane rok czasu, czyli nie sialiśmy nic, co daje plon do zbioru. Tam było tylko poplonowanie. 3 razy była gorczyca jako poplon. To wszystko zostało przyorane i ta ziemia jest już tak bogata w składniki pokarmowe właśnie z poplonów, że gdybym tutaj jeszcze teraz coś dodała, to już bym przedobrzyła wszystko, by po prostu mi te roślinki później moje spaliło. Byłby przesyt. Są zapytania o arbuzy. Kiedy wysiewać arbuzy i czy wysiewać je do doniczek, czy do gruntu? Zdecydowanie do doniczek. Arbuz jest rośliną upalnolubną. On kocha upały i w upałach będzie bardzo dobrze rósł, dobrze się rozwijał i nam bardzo szybko, ładnie zaowocuje. Trzeba przyspieszyć mu wschody i wysiać go do doniczek. Już, to już jest taki ostateczny termin. One mogą być wysiane nawet wcześniej. Ja tutaj wysieję je teraz, będę miała je pod folią. Ewentualnie nakryję jeszcze agrowłókniną, więc one będą mi tutaj dosyć szybko rosły. I takiego arbuza dzisiaj wysieję. Najpopularniejszy to jest chyba Sugar Baby. Fajnie rośnie, w tamtym roku też go miałam, zaplonował mi tak, że później te arbuzy rozdawałam, dosłownie przywoziłam je hurtem do domu, rozdawałam. Wysieję też tutaj Kiwano, to jest odmiana ogórka, dosyć smaczne, w tamtym roku też miałam chyba 2 krzaczki posiane, bardzo mi ładnie plonowały. No i w tym roku też wysieję do doniczek, później sobie wysadzę. A z ogórków na pewno będą oktopusy. Oktopusy preferuję i wysiewam je co roku. Fajnie mi się sprawdzają. Na pewno będzie śremianin. Też jest dobrym ogórkiem. No i śremski mieszaniec. Hermes skierniewicki jest bardzo dobrym ogórkiem. Takim wiernym w plonowaniu, dosyć odpornym na wszelkiego rodzaju zarazy. Anulka, krak jest dobrym, soplica jest dobrym ogórkiem. Także te odmiany polecam, bo miałam je, sprawdziłam i udawały mi się każdego roku. Często też pytacie, z jakich firm nasiona kupuję i jakie firmy polecam. U mnie bardzo dobrze się sprawdzają, super wschody są z firmy CN, to jest takie logo tutaj, naprawdę nasiona wschodzą praktycznie w 100%. Wilmorin jest dobrą firmą, też z tej firmy kupuję. Syngenta jest dobrą firmą, która właśnie, z której wschody są praktycznie 100%, i przede wszystkim Plantico. To jest chyba tak naprawdę najlepsza firma. Plantico i CN, te dwie są moimi ulubionymi firmami i zawsze jak szukam nasion,
to z tych firm. Jeżeli nie ma z tych firm, wtedy sięgam po Syngentę bądź Wilmorin i one się u mnie sprawdzają. Nigdy nie mam problemów ze wschodami. Z innych firm nie kupuję, bo nacięłam się zawsze co roku. Gdzieś tam się łudzę, kupię sobie nasionka z innych firm. No i niestety później albo mam wschody 50%, albo niestety wcale. No i teraz, jeżeli chodzi o wysiew ogórków, no zacznę sobie tutaj od oktopusa, żeby mieć te oktopusy wysiane. Polecam moczenie ogórków w rumianku. Zaparzyć sobie torebki, 2-3 rumianku, tak jak herbatę, ostudzić i później do letniej takiej zaparzonej herbaty rumiankowej wrzucić nasionka. Rumianek ma właściwości odkażające, bakteriobójcze, inkrustrujące. Już na starcie te nasionka będą zaprawione. Jeżeli wysiewacie nasionek dużo, tak jak ja, można rumianek dać do ziemi, wysypać z torebek i on później przy podlewaniu swoje właściwości będzie również uwalniał. Jest jeszcze trzeci sposób i ja też wszystko dostosowuję do swoich możliwości. Jak wysiewam mało nasion, zawsze moczę w rumianku. Jak wysiewam dużo do doniczek, no to sypię sobie torebki rumianku. Ale tak jak tutaj będę wysiewać ogrom tych doniczek, ogórków, no to musiałabym wykupić pół zielarskiego, żeby ten rumianek pozyskać. I tu mi się sprawdzi bardzo dobrze herbata. Zaparzę sobie 3 torebki na szklankę takiego rumianku, przestudzę i później, jak już mi te ogóreczki, jak posieję, podleję sobie delikatnie koneweczką, taką małą konewką z siteczkiem. Wszystko sobie tutaj podleję po to, żeby tą ziemię ewentualnie odkazić, te nasionka odkazić. I takim rumiankiem można podlewać bezkarnie, nawet raz w tygodniu, nie zaszkodzi niczemu, a wręcz będzie uodparniał te roślinki, wszystkie nasionka na ewentualne patogeny. No i tutaj do doniczki wysiewam po 3 nasioneczka. Tutaj oktopusy przeważnie są w takich otoczkach. Tutaj jest otoczka niebieska, to jest też otoczka hydrologiczna, która powoduje, że takie nasionko prędzej pęcznieje, prędzej wzrasta i jest silniejsze, zdrowsze, łatwiej pobiera wilgoć już na starcie. Do każdej doniczki wysiewam po 3 ziarenka. Zawsze jak sieję ogórki, to wysiewam po 3 ziarenka do kubki. Można wysiewać po 2, można wysiewać po 1, ale zawsze jest ryzyko, że któreś nasionko nie wzejdzie, więc dobrze się sprawdza wysiewanie po 3. A ja przyszłam poprzeszkadzać Reni. Renia tutaj, o, co ona robi? Komary się śmieje, bo tak Agnieszkę spruły, coś okropnego. Pogryzły, ale ja to mówię, że ja jestem to takie królewska krew i muszą się do niej dopaść. Tak, ja dziękuję, taką królewską krew. No strasznie, słuchajcie, tak tną, że tego się nie da opisać. Renia, za wszystkie lata nadrabiają. Dokładnie, Renia się śmiała, bo było naprawdę bardzo gorąco, a ona mówi, Aga, jak ci nie gorąco, a ja w długim rękawie, dlaczego? Bo tak komary tną. No nie idzie dzisiaj faktycznie wytrzymać. Macie jakiś sposób na komary? No. Strasznie. Przyszłam mi troszkę jeszcze poprzeszkadzać, bo dzisiaj wracam. I Renia już mówi, wiesz co, ja już będę za tobą tęsknić. No ja też. Za wami też będę tęskniła. Nie. Komary mi jęczą nad uszami. Aga będzie jej teraz jęczała, a jutro już nie? Tak, jutro już mi będą tylko komary jęczały. No. Ja to tak staram się w kształcie takiej, wiesz, gwiazdki, nie? No, ale dobrze ci to idzie. Ładnie. Nie, wysiewamy tutaj we dwie. Agnieszka rozkłada nasionka. Ja ponapełniałam doniczki, teraz przykrywam to wszystko
i idzie zdecydowanie szybciej, ale powiem Wam, że plecy bolą, bo jednak to jest praca w pozycji takiej półchylącej, półschylonej i plecy bolą. To nie jest tak, że ktoś sobie myśli, że to same takie przyjemności, superlatywy. Nie, nie, kochani. Lekko nie bywa. I teraz tutaj Wam pokażę z bliska. Zobaczcie, te nasionka są wysiane, o tu, po trzy. I można dać ziemi mniej, przysypać je delikatnie ziemią, bądź leciutko wcisnąć, tak dosłownie na około pół centymetra pod ziemię. Nasionka ogórków dobrze jest właśnie wysiewać płytko. One szybciutko wzejdą. Podejrzewam, że te moje tutaj za ze 4 dni już będą na wierzchu, bo jest ciepło. Ja teraz, no dzisiaj już nie, bo już jest dosyć późno, ale jutro, dzisiaj na noc zaparzę sobie rumianek i jutro tym rumiankiem je z koneweczki podleję, żeby tutaj je dodatkowo wzmocnić, ewentualnie ziemię po zimie odkazić. A później można normalnie czosnkiem, bo też pewnie będą zapytania, czy czosnek może być. Jak najbardziej, czosnek można stosować do wszystkiego. Tutaj nie ma co się bać, bo jest to naturalny preparat. 3-4 ząbki czosnku zmiażdżyć, zalać letnią wodą, zostawić na noc, można pryskać wszystko, można podlewać rośliny. Tutaj naprawdę niczego się nie zepsuje i roślinkom się nie zaszkodzi. Do pomidorów oprysk jest bardzo dobry, bo to wpływa zapobiegawczo przeciwko zarazie, chorobom grzybobójczym, różnym patogenom na pomidorach, ale można również podlewać, bo takie samo działanie ma na korzeń i na ziemię. Ale parno jest. Ale ty je tak wciskasz, tak? Tak, delikatnie je tutaj wciskam właśnie. O, są delikatnie przykryte. Kto wie, czy burzy nie będzie. No, ale ja jestem tak pogryziona. Zobacz na moje ręce. Ja też jestem pogryziona, pokąsana. Ale to nic. To nic, będziemy zdrowsze. Chyba, nie wiem. Ciekawe. Co ciekawe? Czy będziemy zdrowsze? Od komarów. Właśnie Edzie przyszedł i mówi, idziecie wy już do domu, kończycie. Tak? Kontrola jakości musi być, tu jest niedoróbka. O. Ty rzeczywiście, zobacz. Co jest, gdzie jest niedoróbka? No dobra. Tu jest niedoróbka. Nie patrzaj mnie tu. Ty tutaj jesteś, zobacz. Słuchaj, idź sprawdź, czy cię w domu nie ma. Nudno mi było, kurde, nie mam powiedzieć. A tęskni już za nami. Nudno ci było. To jednak tutaj przyszłaś, nudziło ci się bez nas, tak? No mówię, że nie było komu dokuczać, to przyszłaś. No to w takim razie, jak tutaj sam mąż zawitał i powiedział, tak, ty do środka, idziemy. Idziemy do domu. Jak już sam mąż po mnie przyszedł, to idziemy do domu. Słuchaj, na dzisiaj koniec. Przyszedł po nas. Jak szaleć, to no szaleć. Dobrze, niech ci będzie, przyszedł po nas. Tak, dobrze, to idziemy. Ja się żegnam. Wciągnę brzuch, bo kurde, to tak nieładnie, żeby mi wystawał. Ładny brzuch. I gdzie mi w moją nową koszulkę wypaćkałaś? Oj, żona, kurczę, i kto to teraz wypiecze? Ja wytarłam rękawiczki na jutro. Dobra, ściągamy, idziemy do domu, z Wami się żegnamy. Tak. Jutro wracam tutaj z powrotem wysiewać kolejne ogórki, bo to jest 1/3 dopiero. A na dzisiaj mamy chyba dość. No. Idziemy zjeść coś. Idziemy zjeść, ja w drogę. Ty w drogę, a ja spać. Widzimy się za tydzień. Do następnego. Do następnego.